Cześć, witam Was. Dzisiaj opowiem troszeczkę o czynnikach wpływających na to, jak wyglądamy, jak szybko potrafimy poprawić swój wygląd, swoją sylwetkę, jeżeli celem jest budowa masy mięśniowej, jeżeli celem jest redukcja tkanki tłuszczowej. Tutaj takich czynników mogę wyróżnić, myślę, około 6. Pierwszym czynnikiem, który decyduje, jak szybko czynimy postępy, jak możemy w jakiejś perspektywie czasowej wyglądać, jest na pewno genetyka. No na genetykę, wiadomo, nie mamy wpływu. Z taką pulą genów, jaką się urodziliśmy, taką mamy i możemy w ramach tej puli genów się poruszać. Jedne osoby będą łatwiej tą masę mięśniową budowały i drugie osoby nie będą przy okazji nabierały tkanki tłuszczowej, inne osoby będą szybciej chudły, wolniej, prawda? To w dużej mierze zależy od genów, naszego środowiska hormonalnego, z tym związanego. Drugi taki czynnik, według mnie bardzo ważny, to jest oczywiście psychika i wiedza, którą posiądziemy na temat treningu, diety i suplementacji. Dzięki tej wiedzy będziemy potrafili odpowiednio szybko dojść do zamierzonego celu, ale również psychika, czyli skoncentrowanie się na określonym celu, przestrzeganie pewnych zasad, czy żywieniowych, czy treningowych i jakaś taka determinacja w dążeniu do tego celu. Na to oczywiście mamy wpływ i tutaj jest duże pole jakby do popisu, do rozwoju własnego w dążeniu do wymarzonej sylwetki. Kolejnym takim czynnikiem, można tutaj taką kolejność stworzyć na trzecim miejscu, jest według mnie trening. Trening, a nie dieta. Dieta jest dopiero na czwartym miejscu i według mnie dieta nie jest tak ważna jak trening. To dzięki treningowi możemy budować mięśnie, rozwijać tą masę mięśniową i to jest czynnik jakby niezbędny do tego. Jeżeli mamy odpowiednią genetykę, to nawet jeżeli będziemy w nieprawidłowy sposób jedli, ale dostarczali dość dużą ilość kalorii z różnych źródeł, niekoniecznie będzie to w sposób jakby naukowy potwierdzone i udokumentowane, że to tak powinno działać. Potrafią takie osoby ciężko trenując budować dobrą, ładną sylwetkę. Jest wiele przykładów na potwierdzenie tego faktu. I moim zdaniem trening ma tutaj zasadnicze znaczenie. Na czwartym miejscu jest dieta, co nie znaczy, że jest ona znacznie mniej ważna. Jest bardzo ważna, ale na pewno nie tak ważna jak odpowiednio, nazwijmy to tak, anaboliczny trening, który wywołuje odpowiedni apetyt, dzięki temu chce nam się jeść, możemy spożywać więcej kalorii, więcej budulca, budować nasze ciało i wywołuje taką potrzebę w organizmie ten trening, że mięśnie zaczynają rosnąć, a tkanka tłuszczowa, która jest zapasem energii, jest spalana. Oczywiście, jeżeli ta dieta będzie na podstawie naszej wiedzy odpowiednio dobrana pod naszą genetykę, nasze potrzeby, czyli w okresie budowy masy mięśniowej będzie nadwyżka kalorii, odpowiednia ilość budulca, białka i odpowiednia ilość energii, żeby te mięśnie budować, to na pewno tą masę mięśniową za pomocą odpowiedniego treningu będziemy w stanie efektywnie budować. Jeżeli ten trening będzie mało efektywny, nie będzie ciężki, będzie źle skonstruowany, to nawet przy nadwyżce kalorii nie będziemy w stanie efektywnie budować tej masy mięśniowej, tylko waga, którą będziemy zwiększali, będzie to głównie tkanka tłuszczowa i woda zatrzymywana w organizmie. W okresie redukcji, już tutaj z tą dietą jest troszeczkę inaczej. Trening jest ważny, ale nie musi ten trening stymulować budowy masy mięśniowej. Wystarczy, żeby tylko podkręcał nam przemianę materii, i treningiem mamy starać się utrzymać tą masę mięśniową, którą wcześniej wypracowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, dieta powinna mieć pewien deficyt kaloryczny, żebyśmy tracili tkankę tłuszczową. Ewentualnie może utrzymywać się na poziomie takim zapewniającym utrzymanie obecnej wagi. Natomiast z dobrymi proporcjami między białkiem, tłuszczami i węglowodanami to pozwoli nam na rekompozycję składu ciała, czyli spalanie tkanki tłuszczowej i ewentualnie budowę masy mięśniowej. Ale u większości osób powinien być jednak ten deficyt kaloryczny. Przez kilka tygodni, po kilku tygodniach możemy troszeczkę tą kaloryczność podbić, żeby nie wpadać w katabolizm i ponownie musimy wchodzić w deficyt kaloryczny. Ten deficyt zazwyczaj wynosi 300 do 500 kilokalorii
tak, żeby efektywnie tą tkankę tłuszczową spalać, więc przestrzeganie rygorów tej diety w okresie redukcyjnym jest tutaj już dosyć ważne, żeby te postępy były dosyć szybkie. I powiedzmy, że w tym momencie, jeżeli chodzi o wagę treningu i diety, mniej więcej są one na równym, że tak powiem, poziomie. Kolejnym czynnikiem decydującym, czy będziemy czynili postępy, będzie na pewno regeneracja. Prawda? Jest to dosyć ważny czynnik i w okresie budowy masy mięśniowej i podczas redukcji również. Jeżeli będziemy spali w nieodpowiednich godzinach, zbyt krótko, to nieodpowiedni sen, nieprzestrzeganie tej tak zwanej higieny snu może spowodować, że te efekty nie będą dla nas zadowalające albo będą bardzo oddalone w czasie, ewentualnie niemożliwe do osiągnięcia. Więc tutaj, jeżeli chodzi o sen, w zależności indywidualnie od osoby, zazwyczaj między 7 a 8 godzin. Niektóre osoby mogą spać trochę krócej, około 6 godzin. Niektóre potrzebują, powiedzmy w okresie zwłaszcza budowy masy mięśniowej, więcej tego snu, nawet 9 godzin, żeby optymalnie budować tą masę mięśniową. Więc jakby ta regeneracja, ja tutaj ją umieściłem dopiero na 5. miejscu, prawda, ale też jest jakby tutaj czynnikiem ważnym. U niektórych osób może być w pewnym momencie czynnikiem decydującym, czy te efekty, które sobie zamierzyły, będą mogły osiągnąć. I dopiero na następnych miejscach, czyli miejscu 6. i ewentualnie jest opcja miejscu 7. jest suplementacja i wspomaganie wysiłku za pomocą różnego rodzaju suplementów, odżywek białkowych, węglowodanów, suplementów prozdrowotnych, witamin, minerałów, enzymów trawiennych, na przykład w okresie budowy masy bardzo te enzymy się przydają, probiotyków, różnego rodzaju mikroelementów, ewentualnie ziół, które mogą przyspieszyć te preparaty albo spalanie tkanki tłuszczowej, albo budowę masy mięśniowej, ewentualnie funkcjonowanie odpowiednio układu trawiennego i organizmu, zabezpieczenie go na przykład przed infekcjami. Także jest to też ważny czynnik. I na właściwie ostatnim miejscu jest wspomaganie, tutaj chodzi o wspomaganie farmakologiczne, czyli jeżeli ktoś się na to decyduje, ma odpowiednią wiedzę, ewentualnie posiłkuje się wiedzą trenera, doszedł do swoich granic, że tak powiem, genetycznych i chce je przekroczyć, jest zawodnikiem, decyduje się na takie wspomaganie, to oczywiście to wspomaganie może ten proces czy budowy masy mięśniowej, czy redukcji tkanki tłuszczowej przyspieszyć, ale to już jest decyzja indywidualna i każdy musi, czy może ją podjąć właściwie na własne ryzyko, licząc się z ewentualnymi tutaj szkodliwościami takiej suplementacji i efektami ubocznymi. Także tak wygląda jakby według mnie gradacja tych czynników, które decydują o tym, czy uzyskamy i jak szybko uzyskamy ten efekt zamierzony, czyli albo budowę masy mięśniowej, redukcję tkanki tłuszczowej, czy rekompozycję składu ciała.